Cię, Agnieszko. A witam, witam, Asiu. Tak wszystkim zadajesz te pytania, co to kobiecość, wszystkich wypytujesz, a my jesteśmy wszyscy ciekawi, czym dla Ciebie jest kobiecość? Dla mnie kobiecość, na pewno podobnie jak Ty powiedziałaś, to jest na 100% stan umysłu, dlatego że wiem, jak to było w moim przypadku przynajmniej, ja mogę powiedzieć to ze swojej perspektywy. Wszystko to, co myślę na swój temat, czy czuję się bardziej kobieca, czy czuję się bardziej męska, czy czuję się bardziej wartościowa, czy mniej wartościowa, czy bardziej piękna, czy mniej piękna, to wszystko mam tu w głowie. Czy czuję się bardziej odważna, czy mniej odważna, czy czuję się cokolwiek możemy sobie dodać tam dalej, to wszystko wychodzi z mojej głowy. Więc to wszystko wynika z tego, jaki mam obraz na swój własny temat. Więc kobiecość na 100% to jest stan naszego umysłu. Oczywiście też jest akceptacją siebie, na ile ja akceptuję w sobie tą kobiecość, na ile ja akceptuję w sobie to wszystko, kim ja jestem i czym jestem. Czy jestem bardziej kobieca, czy jestem bardziej męska, na ile tego mam w sobie więcej czy mniej. Bo mamy bardziej męskie, bardziej kobiece kobiety, mamy bardziej męskich, bardziej kobiecych mężczyzn. Później właśnie emanujemy tym, czyli mamy bardziej kobiece ruchy ciała, bądź bardziej męskie, konkretne ruchy ciała. To jest, myślę, już później emanuje to z nas, właśnie ta kobiecość bądź męskość. To czym różni się kobieta od mężczyzny? Tak naprawdę niczym. Tylko stanem umysłu, myślę. Tylko stanem umysłu i tą świadomością, tak, ja jestem mężczyzną, tak, ja jestem kobietą. To jest tylko ta jedna myśl. To jest to, jak byliśmy wychowywani od małego, bo zauważ, już nawet jak rodzimy się, dziewczynki są ubierane na różowo. Kupuje się dużo różowych dodatków. Dla chłopców kupuje się niebieskie dodatki. Jak kupujesz, wybierasz nawet kartkę, żeby wręczyć komuś na pamiątkę czy na chrzest, tak? No to dla chłopca jest niebieska, dla dziewczynki jest różowa. Więc od samej maleńkości, jak jesteśmy malusieńkim dzieckiem, to my już mamy wbijane do głowy, tak, jesteś dziewczynką, tak, jesteś chłopcem. I jakby z tą myślą rośniemy, z tą świadomością rozwijamy się. I w nas ta świadomość coraz bardziej, myślę, rośnie i z wiekiem coraz bardziej się utrwala, coraz bardziej się stabilizuje, coraz bardziej jest ugruntowana, że tak, ja jestem kobietą i dopiero w jakimś tam wieku naprawdę czujemy się tą kobietą bądź tą mężczyzną. Ja się zastanawiałam raz, a jakby to było, gdyby na przykład od małego dziewczynie, która się urodziła, wmawiali, że jest mężczyzną? Tak się zastanawiałam. Podejrzewam, że nikt takiego doświadczenia nie wykona, bo zrobiliby krzywdę tej osobie, ale jak ona by się czuła? A orzeł urodził się w jakimś tam stadzie kur i myślał, że nie potrafi latać i patrzył się na te orły i tak im zazdrościł, że one latają, tak? I dopiero po jakimś czasie, kiedy pierwszy raz się wzbił w powietrze, jak już dorósł, zauważył, że on jest taki jak te orły. Że kiedy dorósł i kiedy to upierzenie się zmieniło, on się upodobnił do orłów i zrozumiał, że on jest orłem, nie jest kurą, tak? I dokładnie tak samo myślę, że pewnie by było z nami. Więc myślę, że gdyby nam nie wmawiali, że jesteśmy kobietami, może, to może byśmy myślały, że jesteśmy mężczyznami, kto wie? Nie wiem, tak czasami mam takie rozkminy, jakby to było, nie? By tak mi cały czas wmawiali, jesteś męska, jesteś mężczyzną, jesteś męska, jesteś mężczyzną, to może bym w to uwierzyła, nie? A kiedy zostałaś kobietą? Na pewno zostałam od urodzenia, tak? Dlatego, że ubierali mnie już od małego. Wiem, że jako mała dziewczynka po prostu uwielbiałam torebeczki, stroiłam się i w ogóle miałam swoją ulubioną sukienkę, w której chodziłam. Po prostu, och, byłam taką typową dziewczynką i nawet na zdjęciu, chyba w zerówce, jako jedyna dziewczynka na zdjęciu miałam torebkę, starałam z torebeczką. Więc to takie było, że faktycznie czułam się tą dziewczynką. Natomiast prawdziwą kobietą myślę, że poczułam się w momencie, kiedy właśnie już to natura zasygnalizowała, czyli zaczęły się zmieniać te kształty, więc już czułam, że coś już jest, kiedy przyszła ta miesiączka, to wtedy tak poczułam się, że już faktycznie coś się zmienia. Natomiast tak, fizycznie to, że jestem kobietą, to jest jedna sprawa, ale tu w umyśle, że ja naprawdę jestem kobieca i to naprawdę nie ma znaczenia, jak ja wyglądam, to dopiero zaczęło się od jakichś może kilku lat wstecz. Że tak naprawdę zaczęłam czuć się faktycznie kobieca, tak stuprocentowo kobieca i
faktycznie zaczęłam zauważać, że to wcale nie zależy od tego, jak się ubiorę, jak będę wyglądać, tylko to zależy od tego, jak ja czuję się w swoim własnym ciele, jak ja się czuję sama ze sobą i czym emanuję, na ile tym chcę emanować, na ile nie. Bo w niektórych sytuacjach nie chcę tak emanować tą kobiecością, bo to nie wypada, bo na przykład jestem na spotkaniu biznesowym, a nieraz na przykład chcę sobie poemanować tą kobiecością, bo jestem z mężem, tak? Chcę sobie trochę poczuć się fajnie, tak? I wtedy sobie emanuję tą kobiecością. Ale to wychodzi na pewno gdzieś ze środka, na pewno nie z zewnątrz. Jak wyrażasz tą kobiecość? Ale w stosunku do kogo? W ogóle. Wiesz co, ostatnio dzieją się takie dziwne rzeczy ze mną, bo obudziłam się pewnego dnia i stwierdziłam, że właśnie zacznę robić te wywiady, że w ogóle zacznę coś robić z kobietami. Zacznę organizować te spotkania dla kobiet, zacznę robić te wywiady. I poczułam taką ogromną chęć, że skoro ja zaczynam czuć się tak fajnie ze sobą, zaczynam siebie tak fajnie akceptować, że fajnie by było w tej kobiecej energii być więcej, mieć możliwość jakby dyskutowania i przebywania z innymi kobietami w tej energii. I wtedy zauważyłam, że to przyspieszyło po prostu jak torpeda. To moje poczucie jeszcze kobiecości. To przebywanie wśród kobiet dało mi spojrzenie, że każda z nas jest inna i każda z nas jest piękna właśnie w tej inności. I że każda kobieta ma swoją definicję kobiecości, na swój sposób będzie tą kobiecością emanowała, i na swój sposób będzie tą kobiecość wyrażała. Zaczęły się dziać dziwne rzeczy, dlatego że spotykałam się z różnymi kobietami, z takimi, które wyrażają to właśnie poprzez swój wygląd zewnętrzny, gdzie kobieco tak i mają takie właśnie kobiece kształty, a drugie zaś są bardzo skromne, nie malują się w ogóle, nawet nie noszą bielizny. I to zaczęło mi dawać tak dużo do myślenia. Zaczęłam czuć taki dysonans. No a gdzie tu znaleźć taki środek, tak? I ja znalazłam swój środek. I wiesz co, przyszła zatem taka niesamowita akceptacja właśnie w pełni tego swojego ciała, bo ja na przykład kiedyś miałam bardzo mocny kompleks swojego wyglądu i nie akceptowałam totalnie na przykład swoich piersi, tak? Zawsze uważałam, że one są małe, zawsze uważałam, że powinny być większe, że na przykład kobiety, które mają większy biust, to są bardziej kobiece, że są bardziej sexy, tak? Natomiast dzisiaj zaczęło się to bardzo zmieniać. Nawet zaczęłam szukać biustonoszy, które nie mają push-upów w środku, tylko takich, które są jak najbardziej naturalne, tylko z koroneczki, albo na przykład mam ogromną przyjemność w ogóle chodzić bez biustonosza. To mi daje taki kontakt z samą sobą. To mi daje kontakt z tym, że ja czuję tą swoją kobiecość, czuję swoje ciało. Uwielbiam teraz siebie dotykać. Czasami siedzę i po prostu mam ogromną przyjemność, że na przykład czuję swoje piersi. Mam ogromną przyjemność nieraz, nie wiem, siedzieć i się gdzieś tutaj trzymać, tak? Po prostu czuję przyjemność z bycia blisko ze swoim własnym ciałem, nie wiem jak to nazwać, ale to jest niesamowite doświadczenie i myślę, że to jest taki ta największa dla mnie dzisiaj ten etap w tej mojej podróży, że właśnie czuję tą swoją kobiecość w ten sposób. A powiedz mi, co by powiedziała dziewczynka, którą byłaś, o kobiecie, jaką się stałaś? Wow, stało się. Stało się. Ta z torebeczką. No wow, stało się. Jesteś taka, jak zawsze chciałaś. I zawsze nią byłaś. Każda kobieta, w zależności od tego, jaki ma rozmiar tego biustu, może go różnie upatrywać jakby w sobie, tak? Widzieć go w sobie. Kobiety z dużym biustem mogą mieć też kompleksy ze względu na to, że ktoś widzi je tylko przez pryzmat biustu, zaś kobiety z małym biustem mogą mieć znów kompleks z tego powodu, że właśnie ten biust jest zbyt mały i czują się zbyt mało kobiece. A tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, jaki mamy biust, jaki mamy kształt nóg, jaki mamy kształt sylwetki, jaki mamy kształt twarzy, jakie mamy ręce, dłonie, nogi, stopy, cokolwiek, tak? To wszystko nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy takie, jakie jesteśmy. Idealnie by było, żebyśmy właśnie to ciało, którym zostaliśmy obdarzeni, żebyśmy je zaakceptowali, bo wtedy nam łatwiej się żyje. Że to ciało jest takim narzędziem dla nas, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli funkcjonować, no bo po to mamy serce, te wszystkie organy, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli czuć, żebyśmy mogli odczuwać, żebyśmy mogli
wąchać, żebyśmy mogli widzieć, żebyśmy mogli smakować, żebyśmy mogli dotykać, czuć, słyszeć. To wszystko jest nam dane po to, żebyśmy mogli funkcjonować na tym świecie i żebyśmy mogli doświadczać jak najwięcej, żebyśmy mogli odkryć jak najwięcej. Życie to jest nic innego jak odkrywanie. Nieważne jest, jak wyglądamy. Dzisiaj już to wiem, że nieważne jest, jak wyglądamy, bo spotykałam się z wieloma pięknymi kobietami. Malowałam dziewczyny, które pracują jako fotomodelki, które są modelkami. Z kobietami, które są młode, z kobietami, które są starsze. I wiem jedno, że każda z nas jest inna, każda z nas jakoś wygląda. I czasami te kobiety, które nic sobie nie powinny zarzucić, bo są piękne, tak, zarzucają sobie bardzo wiele. Więc wiem, że wygląd nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko i wyłącznie nasza akceptacja siebie i nasz stan umysłu, to co my myślimy na swój temat. Jaką kobietą będziesz za 5 lat? No, na pewno będę siebie jeszcze bardziej akceptowała niż teraz, bo wiem, że to nie jest jakby koniec tej całej podróży, tej drogi. Myślę, że będę na pewno jeszcze bardziej dumna i zadowolona z siebie, chociaż już jestem. Będę o wiele doświadczeń dalej, wiele przeżyć dalej. I myślę, że to doprowadzi do czegoś fajnego. Za 5 lat pewnie będzie bardzo fajnie i będzie zupełnie inaczej niż teraz. I pewnie moja wypowiedź byłaby zupełnie inna za 5 lat. Będzie za 5 lat. Tak? Zobaczymy, co będzie za 5 lat. To sprawdzimy to za 5 lat. Dziękuję Ci bardzo.